Cześć, witam w laboratorium metrologii. Dzisiaj nietypowy odcinek, gdyż chcę Was zabrać na dni otwarte AGH, które odbyły się 11 kwietnia 2025 roku. Jest to niesamowita plenerowa impreza na kampusie AGH skierowana do maturzystów, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów. Skala tego przedsięwzięcia zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Za chwilę zobaczycie niesamowite osiągnięcia i projekty, którymi zajmują się nasi studenci. Od budowy robotów przez pojazdy napędzane ogniwami wodorowymi po łaziki marsjańskie. Cały kampus zamienił się w wielki naukowy piknik. W powietrzu czuć było dumę naszych studentów ze studiowania na AGH. Zresztą zobaczcie sami. Cześć, dzień dobry, co tutaj prezentujecie? Jesteśmy AGH Racing, projektujemy własne bolidy wyścigowe, które startują w zawodach inżynierskich Formula Students na całej Europie, ale także w świecie, również w Stanach Zjednoczonych, który byliśmy rok temu. Projektujemy nasze własne bolidy, to jest bolid palinowy na podstawie silnika z motoru. Ma on 200 kg wagi, przyspieszy do setki w mniej niż 4 sekundy, więc jest to naprawdę bardzo szybka maszyna. I to zostało zbudowane w ramach Waszych prac, tak? W ramach... Tak, projektujemy to w naszym wolnym czasie, w garażu, który udostępniło nam AGH, bo działamy pod AGH. I jakie sukcesy na tych zawodach? Coś się udało? W zeszłym roku wygraliśmy 4 puchary. Były to również pierwsze miejsce, jak i drugie. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, pierwsze miejsce w presentation i drugie miejsce w custom manufacturing design i... Super, gratuluję. W roku pracy. Gratuluję, dzięki. A 2 lata temu wygraliśmy Bielsparu w Czechach, właśnie z tym bolidem. A teraz pracujemy nad nowym projektem, będzie to bolid elektryczny RTE30. Super, powodzenia. Dziękujemy bardzo. Właśnie. Cześć. Wygląda pięknie. Co tutaj prezentujecie? To jest projekt bolidu napędzanego ogniwem wodorowym. Ogniwo wodorowe przetwarza wodór w postaci gazowej na prąd elektryczny, który następnie jest wykorzystywany do silnika, aby go napędzić. Bolid jest stworzony z myślą o zawodach szet ekomaraton, gdzie liczy się jak najwyższa wydajność energetyczna pojazdu, czyli wygrywa pojazd, który przejedzie najdłuższy dystans na danej ilości energii. Super. I braliście już udział jakiś? Tak, braliśmy udział w 2 edycjach. W tym roku zajęliśmy 6 miejsce na 17%. Super. Gratuluję i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, w Krakowie mamy obwarzanki, a nie precle. Cześć, dzień dobry. Co tutaj mamy? Czym się zajmujecie? O, nie wiem, czy to będzie słychać, bo odpalili jakiś silnik odrzutowy. To jeszcze raz. Czym się zajmujecie tutaj w e-moto AGH? Generalnie zajmujemy się konstrukcją motocykli. Aktualnie budujemy motocykl torowy, którym pojedziemy... Spalinowy? Nie, elektryczny. Elektryczny motocykl torowy, którym pojedziemy na zawody do Hiszpanii, motostudent.
Cześć, dzień dobry. Czym się zajmujecie? Jesteśmy Colonel Drone Engineering. Budujemy i pilotujemy drony różnej wielkości, od najmniejszych po największe. Mamy na koncie wysokie miejsca w konkursie ogólnopolskim Droniada. No. Czym wasze konstrukcje różnią się od takich, że tak powiem, ogólnie dostępnych? Na czym polega? Dostosowany do potrzeb. Czyli? Co aktualnie trzeba. Tutaj na przykład, no to do czegoś takiego myślę, że na rynku się nie znajdzie. Ten dron był zaprojektowany do tego, żeby zrzucać sobie te mniejsze droniki. I one celowały w konkretne punkty razie. Czyli to też był wymóg tych zawodów, tak? Super, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś odrzutowego macie. Tak jest. Mamy silnik turbo odrzutowy. Silnik jest stanowiskiem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. I ten silnik jest tak naprawdę w pełni badawczym stanowiskiem, gdzie możemy sobie sprawdzić siłę ciągu i po kolei wszystkie parametry temperatury, ciśnienia na kolejnych stopniach spalania w całym silniku. Czyli metrologia, moja działka. Też się tutaj znajdzie. Stanowisko jest przygotowane do tego, że możemy na przykład wymieniać sobie rodzaje paliwa, sprawdzać, co się z naszym silnikiem dzieje, jakie są parametry, jaka jest siła ciągu, co się dzieje z całym bezkresem spalania. Ale też nie ma problemu, żebyśmy wymienili sobie na inne rodzaje silników, które też mamy przygotowane i patrzyli, co się z całym procesem. Czyli przedmiotem waszych badań czy konstrukcji jest stanowisko, nie sam silnik. Sam silnik jest tutaj przygotowany, dostajemy go, no bo to jest dość trudna konstrukcja. Chociaż, jeśli by się znalazł ktoś zainteresowany, to chciałby taki silnik zaprojektować, gdzieś coś w nim podzmieniać. To apel do widzów i przyszłych studentów. Szukamy takich studentów, którzy się tym zajmą, tak? Inne silniki są przygotowane, też taką najbliższą koncepcją jest przygotowanie drona, który będzie samolotem zasilanym właśnie takim miniaturowym silnikiem odrzuconym. Okay. Jest to teoretycznie do zrobienia. Teraz jeszcze jest potrzebny ktoś zainteresowany, kto chce to zrobić. Super, powodzenia, dziękuję. Jak widzicie, dzieje się tu naprawdę dużo. Jestem pod wielkim wrażeniem organizacji tych dni otwartych. Naprawdę wszyscy chętnie tutaj się udzielają, dzielą się swoimi doświadczeniami ze studiowania, swoją wiedzą, swoimi pasjami. Jak widzicie, jest mnóstwo kół naukowych, mnóstwo studentów pracuje nad swoimi indywidualnymi projektami. Naprawdę robi to wrażenie. Jeżeli to oglądacie, słuchajcie, to życzę wam powodzenia w realizacji waszych celów, a wszystkich innych zapraszam na studia na AGH. Cześć! Obwarzanki, a nie precle.